Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag drugim odcinku nagram dla was Joket Pone, czyli żarty od widzów do innych ludzi. Ale zanim zaczniemy w ogóle to nagrywać, to jeszcze pozdrowię o ciebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam mi niczym Golden Boya, pozdrawiam Wamusi, pozdrawiam Gabrycia Paroniską, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Scam Ramblinga, pozdrawiam Chin.pl, pozdrawiam Chin Polski, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agira, pozdrawiam Witonga, pozdrawiam Ksągoksa, pozdrawiam Mpistotery na Rasiłę, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Ines, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Inebaci, pozdrawiam Cichutki Łowu, pozdrawiam Ciche Podłoga M, pozdrawiam Oliwię Andrzejewską, pozdrawiam Hejka to Blade, pozdrawiam Elwę Tukonci Trzymane na Kłukach, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Szybę, pozdrawiam Macińskich Zadmiarze, pozdrawiam Łukasza Zarębę z Pokrzemnicy, pozdrawiam Marcina Tomankiewicza, pozdrawiam Brepsona, pozdrawiam Zabójcy Siema, pozdrawiam Bartka Breka, pozdrawiam Safi, pozdrawiam Michałka, pozdrawiam Klaudię Uwu, pozdrawiam Bartusza Gwiazdę, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina K, pozdrawiam Pedro Ramireza, pozdrawiam Ignacjusza, pozdrawiam Ewenka 1234, pozdrawiam MK, pozdrawiam Jakuba Kubalewskiego, pozdrawiam Kubę Jerzyka, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Hejka Tubelate, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Dacia, pozdrawiam Kukniksa, pozdrawiam Kuchara, pozdrawiam Andoroto 1, pozdrawiam Hajzus Den, pozdrawiam Stalina, pozdrawiam Oliwię Andrzejewską, pozdrawiam Olka, pozdrawiam Dominika P, pozdrawiam Doomslayer Pro, pozdrawiam Konto Podłogę Memy 5752, pozdrawiam Pociecha, pozdrawiam Kiśla, pozdrawiam Przemcą Zomsona, pozdrawiam Wica, pozdrawiam Dajkuca, pozdrawiam Jupita, pozdrawiam Naksa, pozdrawiam Gnaciora, pozdrawiam Staśka, pozdrawiam Pawła B, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka, pozdrawiam Padałtu Majkana, pozdrawiam Aster43RG, pozdrawiam Merweda, pozdrawiam Jakuba Rylskiego, pozdrawiam Szefa Tomcio, pozdrawiam Fortnite'owe Sigmę, pozdrawiam Olo, pozdrawiam Patryka Czubura, pozdrawiam Marcina Majkota, pozdrawiam Adriana Wołomońskiego, pozdrawiam Macieja Sawkę, pozdrawiam Spondziciela, pozdrawiam Michała Sigmę, pozdrawiam Pausa Sigmę, pozdrawiam Bogdela, pozdrawiam Fagatę, pozdrawiam Julię Żukę, pozdrawiam Mantusza, pozdrawiam siostrę Nikę, pozdrawiam siostrę Nikę z Ameryki, pozdrawiam Wini Baraka, pozdrawiam FC Sporting, pozdrawiam Julię Chowanik, pozdrawiam Fortnite'owe Szoty, pozdrawiam Blizzaksa, pozdrawiam Janka BKM, pozdrawiam Fistka, pozdrawiam Mikusia Rowerzystę, pozdrawiam Kucharitki, pozdrawiam Przemusia, pozdrawiam DJ'a, pozdrawiam Wacka Włoskiego, pozdrawiam Kciorka, pozdrawiam Wiktorię Hulk, pozdrawiam Rudego Katmra Jankowskiego, pozdrawiam Schizofrenię, pozdrawiam Zaspala, pozdrawiam Najka, pozdrawiam PVP Better, pozdrawiam Hubusa 22, pozdrawiam Piorun na Podłogę, pozdrawiam Savina Skyline, pozdrawiam całą gildię TNC, pozdrawiam Gay i Loto 12, pozdrawiam Ciwkę i Prostytutkę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz tylko dzisiaj 6 żartów sobie porobimy. Dzisiaj tylko odpalę 6 żartów. Na przykład to, dlaczego blokujesz mnie na WhatsAppie? Cześć. Zaczynamy. Cześć. Dlaczego blokujesz mnie na WhatsAppie? Okej, okay, mogę zrozumieć, że nie podoba ci się to, co piszę. Ale to nie jest wystarczający powód, aby mnie w ten sposób blokować. Myślisz, że sprawiłam ci ból? Daj spokój. Wiesz, kim jestem. Tu Małgorzata. Ale chwilkę. Czy to ty mnie blokowałeś? Czy to był WhatsApp? Cóż, chcę tylko wiedzieć dlaczego. Jeśli wysłałam wiele wiadomości do grup, w których jesteś, to myślisz zaraz, że cię lubię. No nie wiem. Dlaczego to zrobiłeś? Słuchaj, myślę, że musisz się lepiej zachowywać, ok? Jeśli coś ci się we mnie nie podoba, możesz mi to powiedzieć. Czy blokujesz wszystkich, których nie lubisz? Musisz wiedzieć, że to bardzo niegrzeczne z twojej strony, ok? Dokładnie. Ok. Już się wyłączam. Śpieszę się i ciebie też blokuję, ok? Bye, bye. Dobra. Teraz
co by tu wziąć? Pański pies jest uciążliwy. Niech Halo, będzie słucham. To. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, jestem pani sąsiadem i dzwonię do pani, bo pani pies ciągle szczeka. I przez to nie mogę spać od wielu dni. A wie pani, ja pracuję w nocy i... Ma pani w ogóle świadomość, że pani pies szczeka? No nie, aż tak nie szczeka. Halo? Źle panią słyszę. Halo? Tak? Mówię, że aż tak nie szczeka. Wie pani co? Rozmawiałem z innymi sąsiadami. Tak? No i okazało się, że pani pies szczeka około 3 w nocy i budzi dzieci i wszystkich, całe rodziny. A ponieważ zebrałem wszystkie skargi i podpisy od sąsiadów, no pozwoli pani, że zostawię je u pani w skrzynce, żeby je pani sobie przeczytała, dobrze? Nie ma pani nic przeciwko temu? No dobrze, proszę zostawić, nie ma problemu, ale... Ale ja nie miałam żadnych skarg od sąsiadów. No tak czy inaczej, musi pani wiedzieć, że ma pani strasznie nudnego psa. No nic, tylko szczeka i szczeka. Ile można szczekać? Mogłaby go pani wreszcie na spacer wyprowadzić. No dobrze, spróbuję. Dobrze, odcinamy twój dostęp do prądu. Niech będzie to. Halo? Tak, trzeci słucham. Żart. Witam. Proszę słuchaj. Dzwonię z Electronic Power Operator, ponieważ nie zapłaciłaś ostatnich 2 rachunków. Masz chwilkę czasu? Tak, pewnie. Ale to niemożliwe. Przepraszam, ja nie słyszę cię dobrze. Halo? Okej, pozwól, że zmienię miejsce. Słyszysz mnie teraz? Tak, zobaczmy. Rachunek powrócił w 2 przypadkach z jakiegoś powodu. I my chcemy się skontaktować z klientami, zobaczyć, w czym jest problem. W twoim przypadku byłaś świadoma tego problemu, czy też zdecydowałaś się nie zapłacić tego rachunku z jakiegoś powodu? Nie, ja zapłaciłam rachunek. Oczywiście. To musi być problem z moim bankiem, że zwrócił rachunek z jakiegoś powodu. Dobrze. Proszę pamiętać, że masz 10 dni czasu na rozwiązanie tego problemu, inaczej musimy ci odciąć prąd, okej? Ale czekaj, to musi być pomyłka. Pozwól, że porozmawiam z moim bankiem i dam ci znać, okej? Obiecuję, że nie miałam w tym żadnego udziału. Okej. Po prostu proszę pamiętać, że nie musisz płacić za rzeczy, jeśli chcesz, żeby działały. O, zapomniałam o czymś. Tu jest błąd. Rachunki są adresowane do Konstantin Gonzalez. Czy jest to członek twojej rodziny? To jest reaktywacja tych żartów z gry Jokes Pone. Przed kilku miesięcy temu, albo nawet kilku tygodni temu. Obawiam się, że twój przyjaciel zrobił ci żart. Oglądajcie teraz i słuchajcie. Co na to powiesz? Podoba ci się? Byłam pewna, że... O Boże, jaka ulga. Byłam bardzo zdenerwowana. Dobra, teraz kamera bezpieczeństwa. To 4 żart. Cześć. Cześć, słuchaj. Jestem Agata Szymański i dzwonię do ciebie Security System, ponieważ jedna z naszych kamer zarejestrowała cię w dość delikatnej sytuacji. Czy masz chwilę? Cóż, spójrz, na jednym z nagrań widzieliśmy, że ukradłeś przedmiot z centrum handlowego, a konkretnie iPhone'a, i chcielibyśmy skonsultować z tobą fakty przed podjęciem jakichkolwiek działań. To ty jesteś ten, który ukradł komórkę, prawda? No cóż, powiem ci, my jako firma ochroniarska mamy obowiązek poinformować zarówno firmę, w której doszło do zdarzenia, jak i policję. Ale jeśli to naprawdę nie byłeś ty, to nie martw się. Zadzwonią do ciebie i będziesz mógł wszystko wyjaśnić. Zgadzasz się? Ach, jedna rzecz. Nagrania zostały wyprodukowane w Grzechotkach. To tam jesteś, prawda? O, przepraszam, więc może ktoś zrobił z ciebie żart. Nazywała się Malika Sadowska. Co myślisz? Czy cię to rozbawiło? Teraz 5. Nielegalne pliki do pobrania, bo mandat za przekroczenie prędkości to w poprzednim odcinku było, ale nielegalne pliki do pobrania to trzeba posłuchać. Potem kolonoskopia. I potem to już będzie wszystko. Cześć, tu Monika Nowicka i dzwonię z działu do spraw zwalczania piractwa firmy Rosanand Brothers, ponieważ wygryliśmy pewne nielegalne pliki pobierane z twoich urządzeń. Do kolonoskopii. Czy miałbyś będę chwilę? Będę nagrywał.
co jest ważne. Fajnie, dzięki. Słuchaj, jesteśmy firmą prawniczą i zajmujemy się własnością intelektualną producentów z Ameryki Północnej w zakresie ich gier, muzyki, seriali i filmów poza Stanami Zjednoczonymi. I widzieliśmy, że konsumujesz treści za darmo, które są chronione prawem autorskim. Czy wiesz o tym problemie? Okej. Po prostu ostrzegamy użytkowników przed podjęciem jakichkolwiek działań, ale sugerujemy jak najszybsze usunięcie wszelkich treści, za które nie zapłaciłeś, okej? Jedna rzecz, to trochę niestosowne, ale jest kilka filmów dla dorosłych, które również powinny zostać usunięte, ponieważ są również chronione prawem autorskim. To chyba nie ty. Cóż, myślę, że ktoś się tam świetnie bawi. Co o tym powiesz? Dobra, to się skończyło. A to nietypowe obciążenie na karcie agent piłkarski. Mój kot wszedł do twojego mieszkania, taksówka już czeka. I resztę innych to dopiero na następny odcinek wymyślę. A teraz ostatnie, kolonoskopia. Halo? Dzień dobry. Dzwonię z przychodni, aby wpisać pana na listę pacjentów oczekujących na kolonoskopię dla osób z grupy podwyższonego ryzyka. Wspominał o tym panu lekarz pierwszego kontaktu? Ale nie, nie. Prawdę mówiąc, nie. A do kogo pani dzwoni? To chyba jakaś pomyłka. Ale... Okej, dobrze. Proszę się nie martwić. Kolonoskopia jest badaniem czysto prewencyjnym. Ma na celu tylko sprawdzenie... Miał pan kiedyś kolonoskopię? Nie, nigdy nie robiłem sobie kolonoskopii, ani nie byłem u lekarza. Obiecałem wam tylko 6 żartów, a to już jest 6 żart, więc po tym żarcie kończymy ten filmik. Na szybko. Na najbliższej wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i on wszystko wytłumaczy, jak się przygotować, ale proszę mi najpierw powiedzieć, wie pan na czym polega badanie, prawda? Tak, myślę, że wiem na czym polega kolonoskopia, ale dlaczego pani do mnie dzwoni? Do kogo pani dzwoni? Nie ma sprawy. Badanie jest bardzo proste. Ale nie no. Trwa około 10-15 minut. Do odbytu wkłada się małą kamerkę i przy wyjmowaniu słyszy się taki dźwięk. Nieźle mnie pani nabrała. To jakiś żart, prawda? Niezły kawał. Wszystko jest już jasne. W takim razie zapisuję pana na badanie, tak? Tak, jasne, już lecę. Świetnie. W takim razie czekamy na pana. Do zobaczenia. Do widzenia. Bardzo śmieszne. No dobra widzowie, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z żartów do różnych ludzi z gry Jokers Pchone w hashtag drugim odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka. Miłego dnia wam życzę, mordy. Pa, pa.